Dobry wieczór Państwu. Witam ponownie w kolejnym odcinku o polonezach Fryderyka Chopina. Tym razem po filmie o koronacyjnym, majestatycznym polonezie Adur wkraczamy do innego świata w naszej podróży. Na inny biegun, można by rzec. Chopin na Majorce w najgorszym okresie tak naprawdę swojego życia tworzy poloneza c-moll, którego zestawia w jednym opusie, a więc w jednym, jako, wydaje jako dwa, jako brata i siostrę. Zestawia utwór, który jest jakby drugą stroną, tą prawdziwszą, bardziej realną. A więc jeśli polonez Adur to było marzenie o koronacji króla, polonez c-moll jest rzeczywistością przerażająco smutną, tragiczną, załamującą i pełną właśnie śmierci, przygnębienia, depresji. Straszno. Ale cóż, taki jest ten polonez i muszę go Państwu zagrać. Uważam go za wielkie arcydzieło. Uważam, że Chopin był wręcz w transie, gdy go tworzył, gdy o nim myślał, gdy go komponował, gdy go wykańczał, że był tak zainspirowany od pierwszych dźwięków do ostatnich i bardzo z niego dumny. Utwór wypływający prosto z serca. Na dowód tego mam tutaj też dla Państwa pewne cytaty, tylko że myślę sobie, że najpierw zagram. Zagram Państwu pierwszy temat i myślę, że będzie od razu jasne, dlaczego mówię takim tonem i dlaczego w ogóle mówię takie słowa. Posłuchajmy pierwszego tematu części A. Potem jest to powtórzone. Jakby tego jeszcze było mało, to Chopin nas jeszcze raz to wszystko powtarza. Aby jeszcze głębiej pod ziemię wsadzić nas z naszymi emocjami. Polonez c-moll. Książka Ferdynanda Hessika. Polonez c-moll w nastroju ponurym. Miał być pisany z myślą o Stefanie Batorym. Jeszcze do niedawna zaliczany do słabszych utworów Chopina jako sztuczniejszy, w mniej szczęśliwej chwili poczęty, to prawda akurat, a bezwarunkowo stawiany niżej, aniżeli polonez Adur, obecnie, przy czym obecnie musimy wiedzieć, że to było pisane na początku XX wieku, ta książka, więc to już dawno temu, ale dalej jest prawdą. Obecnie przez nowoczesną krytykę został postawiony bardzo wysoko, także mu jednogłośnie przyznano wyższość nad swym świetnym poprzednikiem. Jakoż istotnie jest to utwór głębszy, bardzo interesujący pod względem muzycznym, o czym dzisiaj będzie mowa. Bardziej utrzymany w stylu symfonicznym. Tutaj ciężko mi powiedzieć, bo mówiłem Państwu, że Adur też jest bardzo symfonicznym utworem. Słowem jest to utwór nowoczesny na wskroś, niemal modernistyczny. Z tym się zgadzam. Główny motyw jako oktawy w basie, usłyszeliśmy go dzisiaj właśnie teraz, odznacza się wspaniałym polotem pełnym tragizmu. Dla niektórych jest to marsz żałobny. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Teraz mamy tutaj cytat. Jeżeli polonezy Chopina, mówi Jabłczyński, mają służyć jako przygrywka do pochodu, do marsza, ciekawe, co to jest, czytamy.
polonezy do marsza, prawda? To jakby się wyklucza, ale rozumieją Państwo, myślę, ten tekst, bo jak mówiłem, że są fragmenty marszowe w polonezach. Może nie do marsza, ale do poloneza, prawda, tańczenia. Jeżeli mają być właśnie, mają służyć jako przygrywka do pochodu, to tylko kawalerii, naturalnie bohaterskiej. Jeżeli mają służyć jako marsz pogrzebowy, jak na przykład cemol, to tylko dla żołnierza kawalerzysty, który padł w boju. I to niezwyczajnym, lecz w takim, jaki prowadzono pod sztandarami Napoleona. Bardzo piękne, mocne słowa. Polonez ten ze względu na swój nastrój żałobny, nieomal konduktu pogrzebowego, ma się w stosunku do poprzednich trzech polonezów, jak polonez fantazja do poprzedzających go Fismol i Azdur. Będziemy o tym rozmawiać. I tu i tam, tak samo po wybuchach odwagi, po obrazach walki i zwycięstwa, panowanie żałoby. Tylko, że gdy tu w polonezie Cemo słyszymy pogrzeb ciała, płacz pozostałych, ale nie beznadziejny. Widzimy łzy, które jednak obeschną. Oczy, które jeszcze błyszczeć mogą. Przeciwnie, w polonezie fantazji odbywa się wielkich i pięknych wspomnień pogrzeb ducha. Pogrzeb ducha, który już tu na ziemi nie ma dla siebie nadziei i patrzy wyobraźnią w tajemnicę zaświatów. Cóż. Może przestanę, bo jakoś mi się zrobiło bardzo smutno. O polonezie fantazji oczywiście za kilka tygodni będę mówił. Jest to największe arcydzieło Fryderyka Chopina. Testament Fryderyka Chopina właściwie, moim zdaniem. Ale o tym za kilka tygodni. Dziś mamy polonez c-moll. Tonacja c-moll jest tonacją tragiczną. Wybór jest nieprzypadkowy. Tonacja c-moll, a więc piąta symfonia Beethovena. Symfonia losu. A więc wielka sonata patetyczna Beethovena. Tak więc utwory pełne tragizmu. I tutaj mamy właśnie też Nocturne c-moll. Boże, polonez c-moll, przepraszam. Nocturne c-moll również jest i również ma znamiona marsza. Swoją drogą marsza wręcz żałobnego. Ukochany nocturn, właściwie jeden z dwóch ukochanych nocturn, o którym też będę mówił. I mamy tutaj właśnie kondukt żałobny jako polonez, ale poloneza rytmu tutaj na razie nie ma. Prawa ręka, która w tym wypadku jest akompaniamentem, daje jednostajne ósemki. Jeszcze nie wiemy, co się będzie działo. Na razie jesteśmy w bardzo smutnym stanie. I pojawia się lewa w oktawach, czyli właściwie powinna być potężniejsza, tyle że Chopin tutaj pisze sotto voce, a więc półgłosem. I gra melodię pełną dostojeństwa, ale jest to właśnie jakby dostojeństwo człowieka, który już nie żyje, który walczył o Polskę. Może symbol wszystkich Polaków, którzy umarli podczas powstania. Tak jak wydaje mi się, że i marsz żałobny z sonaty bemol. W mojej interpretacji jest to taki marsz żałobny wszystkich bohaterów, którzy zmarli podczas walki o niepodległość. Jest jeszcze jedna tajemnicza rzecz dotycząca tego poloneza c-moll. Otóż w liście do Juliana Fontany, przyjaciela wiernego, któremu zresztą te obydwa polonezy były dedykowane. W liście z dokładnie z Marsylii, to już było po powrocie z Majorki w roku 1839, pisze Chopin następujące słowa. Na twój list szczery i prawdziwy masz odpowiedź w drugim polonezie. Tym właśnie. I dalej przejmująco depresyjne słowa. Proszę posłuchać. Nie moja wina, pisze Chopin,
żem jak ten grzyb, podobny do szampiniona, co truje, jak go z ziemi odgrzebiesz i posmakujesz, wziąwszy za co innego. Wiem, żem się nikomu nigdy na nic nie przydał, ale też i sobie na niewiele co. Są słowa do przyjaciela, więc Chopin tutaj nie udaje. Bardzo szczere słowa. I niestety zabawiłem się w detektywa, ale nie odnalazłem listu Fontany, tego szczerego listu, na którego odpowiedź jest w tym polonezie, a szkoda. Nie zachował się prawdopodobnie. Tym niemniej odpowiedź na co nie wiemy, ale ciąg dalszy tego, co teraz Państwu o tym grzybie i o tym, że Chopin pisze, że się nikomu nigdy na nic nie przydał, ale też i sobie na niewiele co. Chopinie drogi, ja Ci teraz mówię tutaj, a za świadków mam Państwa, miłośników Twojej muzyki. Przydajesz się i do końca świata, a nawet jeden dzień dłużej będziesz się przydawał, rozpalał serca, wzruszał serca, czynił ludzi lepszymi, jednoczył ludzi, tak jak na przykład w tym tutaj wspaniałym momencie, kiedy tyle z Państwa ogląda te filmy i wszyscy wysyłamy miłość. Miłość do Chopina, poprzez Chopina. Jakże to jest wzruszające. Fryderyku, dziękujemy Ci tutaj wszyscy. I wiesz o tym i czujesz na pewno, że tak jest. Ale cóż z tego, że ja mu to teraz powiem. W tamtym czasie on czuł się po prostu tak, jak się czuł. I to wszystko przelał w drugim polonezie. Jako odpowiedź na list Fontany. A więc no skrajna depresja, tak naprawdę smutek. Jeden z najgorszych okresów życia Chopina. Wróćmy do tej przejmująco smutnej melodii, która nie ma w sobie żadnej nadziei. Na te basy, które symbolizują właśnie śmierć bohatera, można by powiedzieć. Odpowiada po jakimś czasie kobieta, może jego najukochańsza żona. Posłuchajmy jeszcze raz, wyobraźmy sobie Chopina, piszącego to. Rozpoczyna od ciszy, rośnie nam jakby harmonia c-moll. Cofa się. I teraz wynurza się beznadziejny temat. Bez nadziei. Odpowiedź jest. I znów. I znów odpowiedź. Ale właśnie to łkanie i płacz. Się kończy polonezowo. Pam, pam. Mamy ukłon. I to się wszystko powtarza. Mnóstwo bólu jest, proszę Państwa, w tych harmoniach, w tych akordach tutaj. Wiedzieć Państwo również, że to był czas, kiedy Chopin stracił właściwie jakąkolwiek nadzieję, że sobie życie ułoży, bo już oczywiście to się zdarzyło wcześniej, ale tak naprawdę dotarł do tego. Pisze też w liście do Fontany, w tym samym liście, żeby
spalił taką karteczkę, która tam gdzieś w biurku jest u Chopina. To był prawdopodobnie list jakiś do miłości swojej, z którą miał nadzieję złączyć życie. I może też są tu echa, może też pisze Chopin dlatego, że wiecie Państwo, no taki nie czuje się kochany, nie udało mu się życie takie ułożyć tak, w taki sposób, jaki by chciał i sobie życzył kiedyś. I dlatego tak mówi, jestem beznadziejny, nikomu niepotrzebny i ta muzyka też taka troszkę jest. Nie mamy jeszcze Poleza. I teraz co się dzieje dalej? Dalej pojawia się fragment, który będzie powtórzony drugi raz. Znów nasuwa się nam jakby pogrzeb, ponieważ mamy tutaj salwy. W pogrzebie bohatera, prawda, też są salwy. Albo z karabinów, albo z armaty kiedyś, jak nie było karabinów. I tutaj mamy takie właśnie salwy, a potem wybuch żałości. Ale bardzo cichy, ale jednak bardzo wielkiego smutku. Potem znów są salwy, potem znów ten wybuch i ten smutek, ten takie łkanie, płacz, on będzie rósł, 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 a doprowadzi nas do takiego wyzwolenia, oczyszczenia troszeczkę. Najpierw powiedziałem, teraz zagram. A więc salwy. I teraz ten płacz. I znów salwy. Płacz i on będzie teraz nas doprowadzał do takiego wyzwolenia, oczyszczenia. I teraz... Niesamowita muzyka, proszę Państwa, to jest muzyka z innego, z innej epoki. Sygnały? Odpowiedź? I wróciliśmy do części A. Czyli ta pierwsza część poloneza ma strukturę A, B, A, gdzie B jest właśnie salwami i płaczem, który doprowadza nas do takiego wyzwolenia, że jakby ten płacz chyba, to jest tak jak wiecie Państwo, jak popłaczemy dużo, to potem jest jakaś ulga, takie jakieś oczyszczenie. I myślę, że tutaj jest to podobne. Posłuchajmy tego jeszcze raz. Się część druga. Część druga sostenuto, a więc wolniej. I tutaj mamy taki kontrast. Będzie tutaj budowanie kontrastem. Posłuchajmy fragmentu, a potem o nim porozmawiajmy.
Najpierw otwórzmy serce, żeby go głębiej zrozumieć. Część środkowa. Wraca pierwsza melodia. Cóż, tajemnicze to jest, trudne to jest, to nie jest łatwe do zaabsorbowania, do zrozumienia. Chopin jest ewidentnie w stanie takiego delirium, można by trochę powiedzieć, albo takiego może nie delirium, ale takiego no w bardzo złym stanie, mówiąc tak bardzo wprost. Mamy tu dualizm. Mamy tu kobietę jakąś, która wcale nie czuje się dobrze, mówiąc delikatnie. Tak naprawdę cierpi. I teraz te wszystkie sekundy małe. Bardzo głęboko cierpiąca osoba. Potem z oddali słyszymy poloneza. Może to tańczyła z nim jeszcze, jak on żył, był młody, jak się poznawali. Może tańczyli poloneza i to gdzieś daleko. Już nigdy nie zatańczy z nim. Ach, jakżeż to było piękne. Ale niestety rzeczywistość jest inna i znów cierpi. I znów mamy poloneza. I teraz te dwa, takie słyszeli Państwo, bum, bum, takie dwa akordy, to jest troszkę tak, jakby Chopin stukał z rozpaczy, z wściekłości. Nie! Dosyć tego! To jest na zasadzie, ja tutaj jak gram, to aż mam łzy w oczach, proszę Państwa. To jest taki bunt. Bunt przeciwko wszystkiemu. To jest to, co w liście, który po upadku powstania napisał Chopin. Boże, czy ty istniejesz? Czy ty, jak możesz pozwalać na to, co się dzieje? I potem mamy na to odpowiedź, że tak jakby Chopin się sam przestraszył swoich myśli czy swoich słów. Tego przestraszył się i przeprasza. Nie chciałem, ale ja tego już dłużej znieść nie mogę. Ale już nie będę. Ale niestety, drugi raz i znowu, wybacz mi, nie chciałem się tak unieść. I teraz jest rośnięcie. I wraca początek. W lewej ręce ewidentne wspomnienie właśnie tego żołnierza, którego żegnamy.
proszę Państwa, jest dojście do końca. I tu się dzieje coś niebywałego, bo mamy końcówkę, ale Chopin w absolutnie genialny sposób wraca do części A, do początku Poloneza, jednocząc te dwa fragmenty, czyli fragment środkowy, który nie chce umrzeć jakby. On nie chce. Ale musi umrzeć, bo wraca część A. A więc kończy się część B, ale kończy część B nie chce, czyli jest to taki symbol, że ja nie chcę odejść. Ta kobieta to troszkę tak jakby, przepraszam za taki obraz, bardzo smutny obraz, wiemy o tym, ale no taka też bywa muzyka. A artysta jest zobowiązany do oddawania tego, co wyobraźnia mu podpowiada i co muzyka podpowiada. Obraz straszny. Obraz właśnie na pogrzebie, kiedy kobieta nie chce odejść od trumny i po prostu wpada w taki szał płaczu, takiego dramatu i próbują ją odciągnąć, ale ona nie chce, żeby ta trumna zeszła pod ziemię. Przerażające sceny, które się czasem zdarzają. I tutaj mamy to w muzyce. I co gorsza, na jakby potwierdzenie moich tych nieszczęsnych słów, ten temat w lewej ręce tym razem wejdzie fortissimo, a ta osoba, ta kobieta będzie też na górze, jakby, prawda, melodii fortissimo. Proszę posłuchać, jak to jest zbudowane. Państwo, to jest to. Tego nie było wcześniej. I na tym tle jest temat. Potem mamy już. Już jej nie ma. Tak oto kończy się ten przejmujący tragizmem Polonez. Takich już nie będzie. Myślę, że Polonez Fantazja też jest nieco inny od tego, co tutaj opisywaliśmy. Można go nazwać pogrzebem ducha, ale myślę, że tam jest coś więcej. Ja widzę w tym dużo, dużo więcej, a bardzo głęboko analizowałem go już ponad 10 lat temu. I towarzyszy mi całe życie, więc już nie mogę doczekać się, aby Państwu opowiedzieć o tym arcydziele, na które zresztą w moim planie przeznaczyłem 2 tygodnie, bowiem jest to utwór tak rozbudowany, że będziemy potrzebowali dobrze się z nim zaprzyjaźnić. Nie wykonam w całości już tego Poloneza, ponieważ ogromnie dużo kosztuje mnie emocjonalnie granie. Grałem duże fragmenty, mam nadzieję, że Państwo są usatysfakcjonowani. Jest też długi dosyć i będę nagrywał na pewno. Moim marzeniem jest nagrać wszystkie utwory Chopina. Skoro robię te filmy, jest to wspaniałe przygotowanie już dla mnie, aby nagrać wszystkie kiedyś, może w przyszłym roku. Bo teraz pracy z tymi filmami jest ogromnie dużo. Cóż, na dzisiaj to wszystko. Serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Teraz przed nami Polonez Fismol, a więc, jak to sam Chopin nazwał, bardziej fantazja niż Polonez. Do zobaczenia.